Donald Trump narzekał ostatnio na zbyt wysokie ceny ropy naftowej, nawołując OPEC tym samym do zwiększenia produkcji. Natomiast od tamtego momentu cena ropy naftowej nieco wzrosła, natomiast zatrzymała się w okolicach 65 dolarów, jeśli chodzi o ropę Brent. Natomiast w przypadku ropy WTI są to okolice 56 dolarów za jedną baryłkę. W tym momencie OPEC informuje nas o prawdopodobnym przedłużeniu całego porozumienia o cięciu produkcji. W ostatnim czasie dosyć istotnie zmniejszył tą produkcję w okolicach 500 tysięcy baryłek na w jeden miesiąc. Ze stycznia na luty. W tym momencie produkcja OPEC wynosi około 30,5 miliona baryłek, co powinno zapewnić bilansowanie się rynku w dalszej części roku. Natomiast ropa naftowa nie, kontynu nie, kontynuu nie kontynuuje wzrostów, co może być związane z ostatnimi informacjami napływającymi z Wenezueli. Okazuje się, że tamten kraj, który w tym momencie boryka się z sankcjami ze strony Stanów Zjednoczonych, w dalszym ciągu jest w stanie eksportować relatywnie wysoką ilość ropy naftowej. Obecnie ten eksport wynosi 1,1 miliona baryłek na dzień ta ropa, która zwykle trafiała do Stanów Zjednoczonych, w tym momencie eksportowana jest do Indii oraz do krajów europejskich. Więc na razie, dopóki nie będziemy mieli nowych informacji dotyczących tego, czy OPEC prawdopodobnie przedłuży to porozumienie dotyczące cięcia, ropa naftowa może pozostać w konsolidacji i kosztować w okolicach 65 dolarów za jedną baryłkę, jeśli chodzi o ropę Brent.